pragnę przypomnieć, że jednokrotna moja pomyłka w tej sprawie była zauważona przez pana radnego w niedzielę i poproszona, żeby właśnie ten punkt był zgodnie ze statutem w ostatniej części sesji, żeby tutaj nie popełniać błędów, stąd również taka zmiana i takie dostosowanie nastąpiło. Tak, pan radny miał rację wtedy i tutaj oczywiście... Nie tylko wtedy. Myślę, że inne punkty będą wymagały szerszej dyskusji, dlatego jeszcze nie będziemy spierać się racji. Ale oczywiście panowie radni, państwo radni mają możliwość zmiany porządku obrady, to poddam pod głosowanie. Drodzy państwo, jeszcze na samym początku.